Piotr Kraśko to rodzinny facet. Córeczka weszła mu na głowę. Kropka. To dzień, jak wyrwany ze scenariusza familijnego filmu. Piotr Kraśko 51 litrów. Rozumie, jak ważne w życiu są chwile spędzone z dziećmi, dlatego szczególnie ostatnimi czasu nie zamierza przegapiać żadnej z nich. W minioną niedzielę prezenter, który nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim, wybrał się z córką Laurą 6 litrów do centrum Warszawy. I musiał się nieźle nadźwigać. Kraśko i jego najmłodsza pociecha odwiedzili najpierw maleńki sklepik z garmażerią. Następnie udali się do cukierni Magdy Gessler, z której dziennikarz wyszedł nie tylko obładowany słodkościami, ale również niosąc zadowoloną córkę na swoich ramionach. Nie dał poznać po sobie zmęczenia. Dzielnie niósł uradowaną Laurę, idąc dziarsko przed siebie. Kiedy zahaczył ostatni punkt z listy sprawunków, czyli wizyta w salonie optycznym, wsiadł do taksówki i wraz z pociechą zadowolony odjechał do domu. Piotr Kraśko opowiedział o depresji. Piotr Kraśko był niedawno gościem programu Dzień Dobry TVN, w którym opowiedział, z czego wynika jego długie zwolnienie zdrowotne. Dorota Wellman zadała dziennikarzowi ważne pytanie. Piotrek, masz depresję? Zapytała wprost. Przypomnijmy, że dziennikarzowi zarzucono nieskładanie rocznych zeznań podatkowych, kiedy był zatrudniony na umowę o pracę. A część jego kontraktu była rozliczana w ramach umowy ze spółką, bo prowadził działalność gospodarczą. W 2017 roku Urząd Kontroli Skarbowej z Bydgoszczy zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie. Wtedy dziennikarz poprosił o dostarczenie faktur osobę, która zajmowała się jego dokumentami. Zrozumiał wtedy, że nie będzie łatwo mu wyjaśnić tego, co stało się z fakturami i doradzono mu złożenie tak zwanej czynnego żalu. Między innymi te poważne problemy przyczyniły się do jego depresji. Tak, aż doszło do tego, że w pewnym momencie, jeszcze po sprawach podatkowych, ja miałem poczucie takiego osaczenia i przekonania, że jest źle. Że będą cię ścigać, szukać i będą chcieli cię tak dosłownie zmiażdżyć, bo to były działania rozpisane na godziny, osoby, programy, chwile, tematy. To nie jest jedna historia. W tym momencie masz gonitwę myśli, w których wygrywa zawsze ta gorsza, potem zaczyna się następna, pojawia się ta jeszcze gorsza. Aż dochodzi do momentu, że właściwie nie wiesz nic, znaczy wiesz, że kochasz swoją rodzinę i że ona jest najważniejsza i nic więcej. A przede wszystkim nic nie ma znaczenia, ale najważniejsze może, że ja sam nie mam znaczenia. To już jest naprawdę nieważne, co się ze mną stanie. Jedyna rzecz, która powstrzymuje cię przed taką najgorszą myślą o najprostszej ucieczce, to jest świadomość. Że masz rodzinę i to, co zrobisz, będzie miało dla niej konsekwencje na całe życie, mówił przejmująco. Piotr Kraśko w Dzień Dobry TVN przyznał się depresji. Nie byłem w stanie wyjść z domu. Piotr Kraśko opowiedział również o swoim pobyciu w szpitalu. Kiedy trafił do szpitala ze stanem przedzawałowym, lekarze zorientowali się, że ma jeszcze inny problem i szybko zdiagnozowano u niego właśnie depresję. W tym momencie w jakimś sensie wyratowało mnie serce, bo przyszła noc, kiedy nie byłem w stanie oddychać, czułem, że mam głaz jakiś na sobie.
Żona wysłała mnie do szpitala i tam stwierdzono ten stan przedzawałowy. Ale lekarze szybko zorientowali się, że problem jest też inny i trafiłem na pierwsze konsultacje. Pani doktor zadawała najlepsze pytania, jakie mogła zadać, tylko będąc w tej sytuacji, nie bardzo byłem w stanie opowiedzieć jej wszystko. Więc wersja była taka, że jestem trochę smutny, źle się czuję i mam same czarne myśli i wszystko będzie coraz gorzej. Dopiero myślę, że ta druga, trzecia konsultacja była taką prawdziwą rozmową. Kiedy zaczęło się leczenie i wtedy właśnie tak myślałem, że na początku jak ja pójdę po leki antydepresyjne do apteki, zaraz się to wyda. Okej, pójdę, ktoś bierze leki na serce, ktoś złamał nogę, ktoś bierze leki antydepresyjne, mówił Piotr Kraśko. Dziennikarz podczas tej samej rozmowy odpowiedział również na pytanie o swój ewentualny powrót do prowadzenia faktów. 4 listopada kończy mi się zwolnienie, jestem otoczony fantastycznymi ludźmi, w tej trudnej chwili doznałem niezwykłej ludzkiej dobroci i mogę powiedzieć, że kocham fakty, to jest wspaniały program i kocham TVN i Dzień Dobry TVN też powiedział.